I witam po raz trzeci, a po raz trzeci oznacza, że jest już z nami redaktor naczelny naszych social media, Mirona Hołda. Witam serdecznie, pani redaktor. No i co w te wakacje? Spokój, czy to szaleństwo takie jak było? Nie, oczywiście, że szaleństwo. Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Właśnie bardzo dużo, mało czasu, więc zaczynam prawie jak Katarynka. Zaczniemy od końca tygodnia, bo mamy piątek i Donalda Tuska w Koszalinie. Odpowiadał na pytanie dotyczące przyszłości TVP. Po wyborach padły odpowiedzi, że mają już przygotowane różne scenariusze o charakterze prawnym. Oczywiście konkretów nie zdradził i każdy z tych scenariuszy będzie zastosowany w zależności od wyników wyborów. Mówił też o tym, że dzisiaj między innymi, to bardzo proszę, żeby państwo zapamiętali, dzięki internetowi jest możliwość sprawdzania faktów, a nie słuchania tylko tego, co polityk potrafi powiedzieć. No tak, panie Donaldzie Tusku, jest tak właśnie, jak pan mówi i sprawdza się, jak pan też w internecie i w telewizji się wypowiada i później w internecie to, co pan wcześniej mówił. I sprawdza się to, jak jest pan wiarygodny i jak to panu telewizja wyciąga. No to wtedy słyszy się, że jest propisowska albo właśnie do zamknięcia. A co powiedział o telewizji TVP, jak była za jego rządów? No proszę państwa, zobaczcie, bo to jest lekki żart, ale jak to skomentowali internauci, odpowiednio zobaczmy. Tego, jak funkcjonowała telewizja publiczna, kiedy ja byłem premierem. Ona była wobec mnie krytyczna i pracowali tam ludzie, którzy jednoznacznie deklarowali się jako moi wrogowie polityczni. Przestańcie mi stale coś wmawiać, nigdy nie byłem Tuskiem. Nawet Arłukowicz patrzy na niego ze zdziwieniem. A jak przegrał Tusk, to dziennikarki płakały jak bobry, na przykład Tadla, wybitnie krytyczna wobec Tuska. Wszyscy od razu uciekli do TVN-ów, ci niezależni oczywiście. Oczywiście, że tak, wszak wszyscy wiedzą, jak w kontrze do Tuska byli i są Wielowiejska, Lis, Kulczycki, Dobrosz, Oracz itd. No i tak wygląda właśnie, szanowni państwo, wiarygodność Donalda Tuska, ale mamy kolejnego polityka i jak się go posłucha... No ja przepraszam, ja tylko jedno zdanie, tak. Nie mogę złego słowa Tusku powiedzieć, bo on powiedział, że jestem bratem PiS, wprawdzie pisowskiej prasy, no ale zawsze Brad Pitt to Brad Pitt, no niezależnie tak, od komplement proporcji, to wytapetuje sobie to Brad Pitt, no... Trochę jestem od niego większy, jak państwo pewnie zauważyli, ale... Tak, może ze zdjęciem Brada Pitta ten cytat pan sobie... Nie z Donaldem Tuskiem. No mamy kolejnego właśnie polityka, no którego jak się posłucha, no to jest tak samo wiarygodny jak właśnie pan Donald Tusk. W jednej rozmowie udało mu się zamieścić kilka kłamstw, a dla porównania przed tą rozmową zobaczmy, co mówił w 2018 roku, a co właśnie w tym tygodniu. Dzięki naszym staraniom te pieniądze nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone i Warszawa skorzysta wtedy z olbrzymich pieniędzy na inwestycje. Wszystkie państwa Unii Europejskiej poza Węgrami i Polską pompują miliardy w swoją gospodarkę, a rząd PiS-u pozbawia nas 170 miliardów złotych. Uwaga, pieniądze spójnościowe są też zablokowane w tej chwili. Czyli w tej chwili jesteśmy pozbawieni 500 miliardów złotych. Jakiś minister mówi, że mi te pieniądze są niepotrzebne. To jest tak nieprawdopodobna bezczelność, że inaczej nie umiem tego nazwać. I brak, totalny brak troski o rację stanu. Przecież PiS ciągle mówi o racji stanu. Racją stanu w Polsce jest to, że Polska się tak samo szybko rozwijała i modernizowała, jak inne państwa Unii Europejskiej. A oni chcą z nas zrobić skansen gospodarczy. Taki wiarygodny, tak dba o rację stanu. No ale właśnie Politico napisało, że Niemcy się wolni od Polski rozwijają. To tak samo, to my mamy spowolnić, tak? I czyli Rafał Trzaskowski mówi, tak, że naszą racją stanu jest, żebyśmy rozwijali się wolniej, żeby Niemcom przykro nie było.
Mamy absolutny hit. Były minister, to już chyba wiralem się stało na TikToku, były minister obrony narodowej Platformy Obywatelskiej poucza obecnego. Pan Siemoniak we własnej osobie, co wygaduje, szanowni państwo, i jak reagują na to internauci, zobaczmy. Ja zresztą nie atakuję. Uważam, że to nie jest rola ministra obrony być jakimś atakującą opozycję. Minister obrony powinien być spokojny, wyważony i starać się łączyć ludzi wokół wojska, a nie być takim agresywnym propagandzistą partyjnym. Ostatnio wy chcieliście go odwołać. No, ale nie jesteśmy ministrami obrony. Siemoniak zamiast broni dla żołnierzy zakupił tablicę Mendelejewa. Rządy Platformy to rządy bandy idiotów. Mendelejew i jego samolot. Plecie, koszałki, opałki najgroźniejszą bronią w Polsce za czasów Siemoniaka to były tablice Mendelejewa i wrota od stodoły. Co ty możesz powiedzieć na temat wojska? Ty o wojsku nie masz zielonego pojęcia, tak jak twój poprzednik Klich. Ten, co rozwalił Wojsko Polskie, chce pouczać. Zabawne. No cóż, zabawne, bardzo krótka pamięć. Tak to niestety wygląda. I szanowni państwo, już na sam koniec sytuacja, która no nie może zostać przemilczana. W tym tygodniu duże poruszenie wśród internautów wywołała sprawa 21-letniej Marki. Sprawa nazywana jest w sieci tęczowym terrorem w wykonaniu kasty. Dziewczyna od roku przebywała w zakładzie karnym za próbę wyrwania tęczowej torby o wartości 15 zł. I zobaczmy, jak to komentują internauci. Dziewczyna od roku przebywała w zakładzie karnym za próbę wyrwania tęczowej torby. Dostała 3 lata więzienia. Nie na Białorusi, w Polsce. Podczas gdy za uszkodzenie i napaść na furgonetkę Pro-Life, Michał Esz, pseudonim Margot, dostał wyrok 30 godzin prac społecznych. Sąd z Poznania skazał niekaraną wcześniej studentkę na 3 lata więzienia za to, że szarpała tęczową torbę aktywistki LGBT. Sąd ten banalny spór, który nie przyniósł żadnych szkód, uznał za rozbój i próbę kradzieży. Niewinna dziewczyna odsiedziała już rok. Rzadko kiedy komentuję wyroki sądów, ale ta sprawa to skandal. Dziewczyna za takie coś dostała 3 lata, bezwzględnego pozbawienia wolności. Pijany bandyta, 2,7 promila, za kierownicą staranował samochody stojące na przejeździe kolejowym i zabił jednego z kierowców. Mimo że sprawca jest recydywistą z zakazem prowadzenia auta, sędzia wypuściła go na wolność. 24-letnia dziewczyna za potarmoszenie tęczowej torby należącej do jakiejś aktywistki została skazana na 3 lata więzienia, z czego odsiedziała już rok. Oto oblicze antypolskiej kasty. Jak to właśnie, panie redaktorze, wygląda, bo mamy dzisiaj komentarze w porównaniu do tej sytuacji z Mariką o agresywnej babci Kasi, która wiemy, co robi z policjantami. Wcześniej tu wspomnianego w tweetach Margo. I ludzie się zastanawiają, czy to działa tylko w jedną stronę. No, w zasadzie, czy to nie jest pytanie też retoryczne? Znaczy, ja mam swoje doświadczenia z sądem. I oczywiście są przyzwoici sędziowie, ale część z nich doprowadza do takiej sytuacji, że wstyd będzie nosić łańcuch Rzeczpospolitej i togę, bo naprawdę hańbią ten zawód, nie mając żadnego umiaru w zaangażowaniu politycznym i w zwykłej bezczelnej nieuczciwości. To mój komentarz jako człowieka doświadczonego w sądach. Tak może trochę niewakacyjnie kończę. Że o tej sprawie można przeczytać u nas na portalu, także jest petycja, strona wolnośćdlamariki.pl. Jest to petycja do prezydenta w sprawie łaski, więc możemy mieć jakiś wpływ na to, kto poczyta o tej sprawie, dowie się, chce właśnie podpisać petycję, to zachęcamy. Bardzo dziękuję. Mirona Hołda była moim państwa gościem, nasza redaktor naczelna social media, a już wszystko to na YouTubie za chwilę, cały program i inne nasze programy. Warto oglądać, miliony ludzi co miesiąc oglądają nas też na kanale YouTube, więc będą państwo na pewno w dobrym gronie. Dziękuję bardzo.